Czy masz wystarczająco duży mózg, aby przejść tę mapę w Stumble Guys? Widzowie, popatrzcie, gdzie ja się znajduję. Jesteśmy na mapce, która wygląda na naprawdę dziwną mapkę. Jest niby 300 IQ potrzebne, aby ją w ogóle przejść. Na tamtą metę raczej dostać nam się nie uda. Tutaj mamy, słuchajcie, klocek. Tutaj mamy w ogóle, słuchajcie, jakiś mały odbijacz i jeszcze metę pod spodem. Czy jestem w stanie zrobić coś takiego? No niestety, słuchajcie. Kurde, ja też widzę, że my mamy tu jakąś trampolinkę i klocek, który mógłby nas dać nad właśnie jeszcze tą mapkę, gdzie będzie, słuchajcie, inna meta. Okej, widzę, że na samym dole tego się chyba inaczej przejść po prostu nie da. Natomiast to gdybym, słuchajcie, spróbował zrobić coś takiego... Ała? Okej, to nie będzie proste, słuchajcie. Faktycznie potrzeba aż 300 IQ. Całkiem niemały mózg, żeby w ogóle, słuchajcie, udało ci się to przejść. Dobra, uwaga, wlecimy tu. Dawaj, na ten odbijacz. Nie da się. A gdybyśmy, słuchajcie, spróbowali pójść na tą trampolinkę, odbić się od niej. Oj! Oj, to się chyba, słuchajcie, dałoby zrobić nawet, no. Patrzcie to, tutaj na dole nie ma żadnej opcji, że przetrwamy. Żadnej możliwości, słuchajcie. Czyli tak, robimy coś takiego. Tutaj, o kurde, ty, to jest trudne. Pytanie, czy ja w ogóle powinienem, słuchajcie, tą trampolinką tutaj próbować jakoś lecieć? Nie. Macie jakiś pomysł? No dobra, jeszcze raz, słuchajcie, zróbmy sobie tak. Zrobimy sobie... Czekaj, czekaj, a jakby zrobić coś... Okej, zróbmy sobie inaczej. Dziwne to się, słuchajcie, wydaje. To się wydaje być naprawdę bardzo dziwne. O, jestem tutaj, zatrzymaj się. Dobra, jesteśmy tutaj na tym klocku. Czy on cokolwiek zmienia, widzowie? Moim zdaniem kompletnie nic. Popatrzcie, tutaj za nim, czy obok niego, czy pod nim, nad nim. No co ty gadasz? Oła. Nie. Nie. Ty, faktycznie to było 300 IQ. Ja musiałem odpowiednio długo poczekać. A i tak zostałem strollowany. Czyli słuchajcie, jeszcze raz. Dobra, dobra, dobra. Chyba, słuchajcie, wiemy, jak to przejść. Aha, kolejne podejście, słuchajcie. Czyli tak, robimy tutaj tak. Okej, okej. Tutaj czas aktywacji, słuchajcie, będzie po prostu strasznie długi. Strasznie długi, ale w końcu, słuchajcie, powinno się to udać. Mam tylko nadzieję, że do takiego stania w końcu, słuchajcie, to się aktywuje. Dobra, 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 dobra. I uwaga, pał. Okej, okej, co? Co? Dobra, mamy to. Mega ciekawa mapa. Dołącz do teamu Sigmowników. Wejdź na koniec sklepu w Stumble Guys i wpisz kod ABRA. To są tylko 4 litery. ABRA. A dzięki temu polski kod zyskuje na sile i pnie się w górę, bo jesteśmy na 8 miejscu na świecie, a możemy być na przykład lepsi od Hiszpanii czy Brazylii. Wystarczy, że wpiszesz kod ABRA i powiesz o tym swojemu znajomemu. Natomiast popatrzcie, co tu jeszcze w sklepie się dzieje. Mamy nietypową emotkę za 60 klejnotów. Olać ją, po prostu ją kupiłem, żeby mi nie zaśmiecała tutaj sklepu. Mamy, słuchajcie, mityczną skórkę, pakiet stumblerowy, epicką skórkę, Emperor Taco. I słuchajcie, teraz tak, ja bym sobie tą mityczną skórkę kupił. 2000 klejnotów to kupuję. Nie no, jakby spoko dla mnie, serio. Za mityczną skórkę 2000 klejnotów to nawet nie jest tak źle. I to każdą jedną zagraną mapkę myślę, że będziemy kupować kolejne oferty. Natomiast wiadomo, dalej koło Mgławica to koło, w którym jest nowy skin, którego ja nie posiadam, a oczywiście bardzo bym chciał. O, wow, i będziemy, słuchajcie, oczywiście będziemy pracować na to, żeby dostać nową skórkę. Albo jedno, albo drugo. Bo na przykład, słuchajcie, tego gościa Crash Test Dummy też nie posiadamy. Zakręćmy jeszcze super kołem szczęścia, bo ono nie jest wcale super kołem szczęścia dla mnie, co nie? Wiadomo, że totalnie ja tutaj nigdy nic nie mogę trafić, więc wy możecie przynajmniej mieć bekę. PNG Gitara to jest stały bywalec, który robi abstrakcyjnie dobre mapy lądujące w topce świata. Naprawdę, w warsztacie Stumble one są w absolutnej topce. Koleś naprawdę wie, co dobre. A pa, czy ty już zakupiłeś czapeczkę z daszkiem na Abra Team www. Abra, to jest to pierwsza linijka w opisie i pamiętajcie, że do każdego zamówienia ląduje zdjęcie z autografem gratis, czy nawet naklejki za darmo, takie jak tu. Wpadaj i bądź w tym jabrowników na www.abra.ty. Mapy Map Fall Guys. Okej, jestem ciekaw, słuchajcie, jak to będzie wyglądało. Serio, bo akurat w Fall Guys to ja sporo grałem. Mam przecież nawet całkiem sporo odcinków, więc nie ma to tamto ten tego. Ja powinienem, słuchajcie, tą giereczkę ogarniać. Gość, słuchajcie, naprawdę jest w topce świata, jeżeli chodzi o te mapy, bo sytuacja, słuchajcie, wygląda w ten sposób, że po prostu one są tam, wiecie, w tym menu głównym warsztatu Stumble. Czy faktycznie, słuchajcie, tak jest w Fall Guys, jak tutaj na tej mapie? Tak, ja kojarzę, słuchajcie, mapkę, która właśnie w ten sposób, słuchajcie, tutaj wyglądała i miała takie właśnie przeszkody. Dobra, słuchajcie, jedziemy. Przechodzimy pierwszy etap.
I teraz tak, na czym będzie polegało to tutaj? Dobra, tutaj to musimy sobie, wiadomo, tak jakoś przejść. No wiadomo, to nie są jakieś wielkie zmartwienia. Natomiast myślę, że takie grube przeszkody to zaczną się dziać zaraz. O, to pamiętam. Ta mapeczka, wiecie, na czym polegała? Że taki glut podlatywał tutaj jakby od dołu do góry i musiałeś się piąć. No i tutaj też było właśnie ślisko. Ty, naprawdę on to dobrze odzwierciedlił. Tak jak jest w, słuchajcie, Fall Guys. Dobra, dobra, dobra. Okej, dobra, udało nam się, słuchajcie, zdążyliśmy. Bardzo fajnie było to wyliczone. Tutaj też było coś takiego. Było, 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 było. I tutaj były takie odbijacze chyba, albo mi się tylko wydaje, w Fall Guysie. Kurczę, patrzcie, w co my gramy. My gramy, słuchajcie, w mapki, gdzie gość naprawdę robi taką robotę. Wow, ja jestem w szoku. Ja, słuchajcie, naprawdę jestem w dużym szoku. Jak, słuchajcie, można robić takie rzeczy porąbane, no nie? Wow, serio. Czyli teraz tak, lecimy sobie tutaj na ten pałąk. Tutaj skaczemy sobie na to i tutaj sobie robimy coś takiego. Dobra, 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 to jest jakiś trampoliniarz Jan. Są takie, słuchajcie, wybijacze. Okej, to spróbujemy jakoś tak. Właśnie tak, okej, okej. Żeby nie oberwać od żadnego. Dobra, udało się, słuchajcie, całkiem fajnie to zrobiliśmy. Tutaj znowu, słuchajcie, jest ten schemat. Znamy już, słuchajcie, ten schemat. Dobra, spróbuję tutaj wlecieć. Okej, dobrze, przeskoczyłem, słuchajcie, od razu dwa. Więc tyle dobrego, słuchajcie, tyle dobrego. Tutaj jest, słuchajcie, trampoliniarz Jan. Okej, i na trampoliniarzu Janie mamy, słuchajcie, takie pałąki. Dobra, dobra, spoko. Mamy, słuchajcie, kolejne młotki. Fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Żeby mi tutaj tylko żaden głupi młotek nie przywalił. Ej, prawie mi przywalił. O kurde, teraz to dostałem. Teraz to, słuchajcie, dość grubo dostałem. I słuchajcie, czy tu mamy metę? Tak, ale jak on ładnie ukrył tą metę. Fajnie, szanujemy to. No to co, weźmiemy kolejną skóreczkę. Dawajcie, weźmiemy sobie tego Emperora Taco. Dokładnie tak. Ten taco, słuchajcie, wygląda naprawdę całkiem sążnie. Fajnie, słuchajcie, takiego takoska mógłbym sobie normalnie teraz zjeść. Bardzo ładna skórka i chyba dobrze się wpisuje w założenie epickie, prawda? Cinco de Mayo! Tutaj też są, słuchajcie, jakieś różne rzeczy, tylko pytanie, czy ja czegoś z tego nie mam? W polecanych mamy tak, Gal de Mayo, Guy de Mayo, mamy tego kolesia, o, jest ten Swole. Więc realnie, słuchajcie, czy tutaj jest właśnie ten Cinco de Mayo? Czy tutaj, słuchajcie, ich nie ma? Bo jeżeli ich nie ma w tym kole, ty, to kurde, to nie wiem. Ej, dobra, na pewno będę kręcił kołem Mgławica, to muszę, słuchajcie, akurat tym kręcić, no bo ja akurat bardzo potrzebuję skina Mgławica. On moim zdaniem wygląda super, dodatkowo jest tutaj ten crash test dummy, którego także posiadać nie posiadamy, więc całkiem spoko, żeby, słuchajcie, nam to wyleciało. Natomiast czy będzie wylatywało? No, to ciężkie pytanie. Mamy, słuchajcie, 1% szans, ale wczoraj z tego koła wylatywało nam trochę nowość. O, na przykład ten skin wczoraj jeszcze dla nas był nowy. Mister Robot! Dokładnie tak! Zobaczmy, słuchajcie, jak to wygląda! Znowu gramy w mapeczkę od gościa PNG Gitara! Nieźle, słuchajcie, on właśnie, zauważcie, że robi takie projekty, które ewidentnie potrzebują więcej czasu. I często właśnie w mapkach tych, wiecie, właśnie w warsztacie Stumble na samym początku, te popularne, trafiają różne takie mapy mega rozbudowane. I widać, że gość ewidentnie do tego dąży i stara się jakby w tym kierunku iść, co mi się mega podoba. Ba? Dobra, klasyczek, klasyczek w Stumble Guys, to już, słuchajcie, znamy. Okej, chciałem tak oszukać, słuchajcie, chciałem tak oszukać, a chyba, słuchajcie, nie mogę po prostu tak oszukiwać. Ewidentnie, słuchajcie, nie mogę chyba tak oszukiwać. Dobra, 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 czyli tak, o kurde, bo patrzcie, jakie to jest. Ej, bo to jest takie wolne, słuchajcie. To jest takie wolne. O wow, że to po prostu, słuchajcie, to jest w ogóle ciężko, słuchajcie, przejść. Ojo. Ojo, ojo. No nie, no nie sam start, ej. Uważam, że to trochę nie w porządku, że to tak. Dobra, to zrobimy sobie to w ten sposób, słuchajcie. Trochę sobie to oszukamy, ale tylko trochę zostało to oszukane, co nie? Dobra. Dobra. Dobra, okej, tutaj na tym jestem. Dobra, na tym jestem, okej, dobra. I całkiem fajnie. I mamy teraz, słuchajcie, robocika. Mamy tutaj, słuchajcie, robota i musimy jakoś wykminić, słuchajcie, jak tutaj zrobić. Okej, o kurde, czyli tak, musimy sobie stąd wskoczyć na to. Okej, dobra. Dobra, 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 dobra. Tutaj, słuchajcie, fajnie jest to przekminione. Fajnie jest to przekminione, podoba mi się to, słuchajcie, bo to już sprawia, że ta mapka przez to jest sporo trudniejsza, przysięgam, no. Dobra, okej, okej, okej. To podejrzewam, że jest checkpoint i teraz tak, mamy. O, wow. Czy jak spadnę, to będę miał checkpoint? Powinienem mieć, prawda? To żółte wygląda jak checkpoint. Okej, to jest checkpoint, więc tyle dobrego. Dobra, tutaj sobie robimy tak. O,
spaliło mnie. To ciekawe. To całkiem ciekawy, słuchajcie, mechanizm. Dobra, robimy sobie tak, robimy sobie tutaj. Okej, ładnie, pięknie. I teraz tak. Teraz, słuchajcie, tak. Zrobimy sobie w ten sposób. Dobra. Dobra, 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 dobra. No, kurde, dawaj. No, właśnie, chodź, bo on nie chciał jakoś tak dziwnie, słuchajcie, chodzić. Dobra. Dobra, 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 dobra. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde. Przesada moim zdaniem. Dobra, okej, mamy to. Ale naprawdę tutaj była przesada. To nie było łatwe, widzowie, to nie było łatwe. Nigdy nie mieliśmy jeszcze takich schodków w Stumble Guys. Znaczy, one są na takiej jednej mapie, co nie? Natomiast chodzi mi o to, że na trybie kreatywnym takiego czegoś nie widziałem. Słuchajcie, bardzo fajna mapka. BNG gitara znowu się przyłożył. No dobra, to co teraz weźmiemy, słuchajcie? Może tego Jaguar Warriora? No bo teraz tak, ten gość był spoko. Naprawdę całkiem ładna skórka, jakby. Ej, bez beki to mówię teraz totalnie, co nie? To weźmy sobie tego Jaguara, bo moim zdaniem on to już wygląda naprawdę grubo. Zaraz sobie go, słuchajcie, sprawdzimy, ale zakręćmy sobie jeszcze tą mgławicą. Wiecie, jakaś tam szansa na to, że zaraz dostaniemy nową skórkę. Jest! Jest na to szansa! O, o, o! Prawie było! Znaczy, wiecie, z jednej strony teraz powinienem przetestować nową skórkę, z drugiej strony jakby tu mi wypadła, to powinienem przetestować i jedną, i drugą. Wy natomiast możecie przetestować sobie czapeczkę z www.abraety! Pierwsza linijka w opisie każdego filmu, wpadaj i zamawiaj, wariacie! Właśnie taką czapeczkę z Daszkiem na lato, to chyba jak znalazł, co nie? Czy, wariaciku, może taki brelok do kluczy? Może zeszyt? Powiesz, że kończy się szkoła? No tak, ale fajnie by było jeszcze nadrobić pewnie oceny w szkółce, co? A z dobrym zeszytem ja wiem, jak to jest. Ja wiem, jak to jest, jak masz nowy, fajny zeszyt, jakoś tak się trochę milej pisze, co nie? Dobra, dawaj tą mgławicę, dawaj tą mgławicę. Może teraz, słuchajcie, wypadnie nam coś dobrego, coś nowego. Kto wie? Sprawdźmy to. Jestem, słuchajcie, tutaj podekscytowany tym kołem, ale naprawdę ono nie chce nam oddawać. Pro! Okej. Okej. Znowu, słuchajcie, mamy mapę od PNG Gitara, czyli od tego samego kolesia. Ja w ogóle uwielbiam nagrywać jakby jego mapy, bo to jest tak dobry odcinek wtedy. Naprawdę piękna sprawa. I teraz tak, on chyba wiedział, że ja po prostu nienawidzę tego schematu, słuchajcie, nienawidzę go. On był na Stumble Upie, prawda? Że właśnie to coś nas podbija. Ja kompletnie, słuchajcie, nie umiem tego grać, więc zobaczymy, słuchajcie. Może właśnie specjalnie on to zrobił, żebyśmy się nauczyli? Zobaczymy, no. Pierwszy etap, czy tam, słuchajcie, może nawet ten, to jeszcze pewnie przejdę. Znając życie, to jeszcze, słuchajcie, może... może się udać? Widzimy, że chyba nie bardzo, ale... Kurde, czy ja mogę podejść w ogóle? Dobra. Pou! Dobrze, to znamy. To znamy. I teraz uwaga, uwaga. Pou! No dobra. Okej! Blisko, co? Nieźle to wykminiłem, słuchajcie. Niezły refleks tutaj miałem i prawie się, słuchajcie, udało. Okej, tutaj widzę, że już, słuchajcie, jest trochę ciężej, bo... A, to on to idealnie wyliczył, żebyś właśnie nie mógł tutaj wskoczyć tak, o, tak jakbyś bardzo, bardzo chciał. Dobra, buu! Okej, teraz się udało. Mam bardzo dobry pomysł. Chciałbym, słuchajcie, zrobić coś takiego i, ej, dałbym radę, dałbym raczej radę. Ale nie chcę, słuchajcie, oszukiwać. On się przyłożył do tego, żeby zrobić nam taką mapkę, więc nie czytujmy, słuchajcie, i spróbujmy ją przejść tak, jak powinniśmy. Dobra, udało się, bez jakiegoś tam wielkiego zmartwienia, natomiast to robi się już... No właśnie, to się robi, słuchajcie. To jest dobre słowo, słuchajcie. To się robi. Bo ja nie wiem, czy to jest w ogóle, słuchajcie, do przejścia, tak totalnie szczerze. Okej, jeszcze raz, słuchajcie, tutaj jesteśmy. Dobra, pał. O kurde! O kurde, bez checkpointa! Bez checkpointa! No dobra, ale to bym raczej powiedział na zasadzie... Ej, czy jestem taki pro? Czy to był fart, słuchajcie? Ej, ja chyba jestem taki strasznie pro. Ej, kurde, ty, jeżeli ja dzięki tobie, wariacie, jeżeli ja dzięki tobie nauczę się używać tych schematów, to stary, ja ci wiszę dobrego kebaba. To ja ci wiszę autentycznie dobrego kebaba. Dobra, gdzie jest meta? Widzę, że tutaj chyba jest meta zabudowana. Okej, to żywotni szacunek dla ciebie, PNG Gitara. Aj, 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 to mogła być introdukcja. Stumble Up, jest tylko jeden checkpoint po sterowcach. Introdukcja, dlatego że ta mapka, którą przed chwilą graliśmy, jest właśnie tamtą metą prawdziwej mapy Stumble Up. A ta, którą teraz zagramy, nazywa też się Stumble Up. Ja cię kręcę, dobra. Wygląda naprawdę ciekawie. Jeżeli to jest tylko jeden checkpoint, to może być, słuchajcie, mapka na resztę odcinka? Czy na cały odcinek? Coś mi się tak, słuchajcie, wydaje, że to może być mapka na cały odcinek, bo ja będę tak, słuchajcie, tutaj warzywił. No oczywiście postaram się, żeby tak nie było, ale wiecie, jak to, słuchajcie, w życiu bywa, co nie?
Wiecie o tym na pewno doskonale. Dobra, tutaj słuchajcie, sobie zrobimy tak. Okej, okay, tutaj sobie normalnie też przejdziemy ładnie, pięknie. Dobrze, 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 dobrze. Dobra, piłko będzie, słuchajcie, trochę szybciej. Okej, okay, okej, okay, więc sobie tutaj tak lecimy. Dobra, pał, pał. Liczyłem na to, że tu może być checkpoint, no ale on mówił, że checkpoint jest po sterowcach. A gdzie są sterowce? Tu są, okej, okay, bo tu jest na przykład jeden sterowiec, a tam jest ich kilka, więc strzelałbym, że jednak bardziej mu chodziło o tamte dalsze sterowce, prawda? Okej, okay, zrobimy sobie tak. Na razie, słuchajcie, mapka jest bardzo miła i być może ona ma być miła, być może ona wcale nie jest jakimś wielkim zmartwieniem, co nie? Ja bym dał na przykład checkpoint tutaj, ale on celowo to zrobił, żeby prawdopodobnie właśnie nie było zbyt fajnie dla nas, co nie? Dobra, słuchajcie, zróbmy tak. Nie. Nie. Stary, tak nie możesz robić. Okej, okay, dobra, dobra, nigdy więcej, słuchajcie, nie idę na skróty. Na prawdziwym Stumble Upie szliśmy skrótami milion razy i to się właśnie tak kończyło. Ja cię kręcę, ej, dobra, ale ja się wkurzam, że nie ma checkpointów, a z drugiej strony, no tak, gość o tym mówił, że tutaj nie będzie checkpointów. Jakby on nas uprzedzał, więc ja też nie mogę, słuchajcie, być na to zły, prawda? Wiadomo, o co chodzi. Dobra, jedziemy, 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 jedziemy jeszcze raz, kurde, no. Ja po prostu bardzo nie lubię tracić, słuchajcie, czasu na to, że znowu muszę, wiecie, to przejść i tak dalej. A tutaj, jeżeli znowu z warzywie, to się znowu, słuchajcie, wkurzę, no nie? I tak dalej, i tak w nieskończoność. Dobra, słuchajcie, tutaj sobie spróbujemy jeszcze raz. Tylko tak jak mówiłem, słuchajcie, już bez po prostu jakby takiego skracania. Jeżeli możemy przejść, słuchajcie, coś dłuższą drogą, ale bezpieczniej, to po prostu to zrobimy, tak jak teraz, słuchajcie, tutaj. Mam nadzieję, że to, słuchajcie, tutaj się uda. Dobra. Dobra, okej, okay, tu się udało. No i teraz mógłbym przejść tędy, ale ja się boję. Ja się, słuchajcie, boję, więc wolę zrobić sobie to w ten sposób. Na spokojnie, takie pojedyncze klocki. Na bezpiecznie, widzowie, na bezpiecznie. Dobra, tutaj to też nie wygląda, słuchajcie, na najtrudniejszy schemat. On celowo chyba właśnie zrobił to takie niby proste, no bo właśnie nie ma, słuchajcie, checkpointów, o których rozmawialiśmy. Co też uważam, że jest całkiem spoko rozwiązaniem, że jeżeli już robi jakby brak checkpointów, no to mapka jest jakoś tam chociaż trochę łatwiejsza, co nie? Dobra, okej, okay, robimy tak, tutaj robimy tak. I tutaj to, słuchajcie, bym robił to właśnie na bardzo spokojnie, słuchajcie, na bardzo spokojnie. O kurde. O kurde, ja nie chcę, słuchajcie, tego przegrać, naprawdę. Nie chcę, słuchajcie, tego przegrać. Dobra, okej, okay, dobra, tu wiedziałem, że będzie git. No i teraz mamy sterowce. Jak to, słuchajcie, zrobić, żeby tego nie zważywić? Ej, to jest w ogóle prawie koniec mapy. Więc jakbym zważywił, to bym się już naprawdę chyba trochę wkurzył. Dobra, słuchajcie, o kurde. O kurde, dobra, wiem, jak to zrobimy. Dobra. Dobra, i siup. Okej, okay, dobra. Internet. Stoję w miejscu. Przysięgam, jest gigantyczny ping teraz. O, jakbym odpadł przez internet. Okej, okay. Jakbym odpadł przez internet, to bym, słuchajcie, już naprawdę tak się wkurzył, że nie wiem. Po prostu, że nie wiem. Dobra, słuchajcie, tu jest jeszcze git. Ej, jestem kosmicznie zestresowany, słuchajcie, w tym momencie. Żeby właśnie. Okej, okay, i czy to jest checkpoint w takim razie? Czy to jest jeszcze. To jeszcze nie jest koniec sterowców jakby. No bo tam jest jeszcze jeden. Okej, okay, pochodzę może tutaj. Licząc na to, że tu jednak, słuchajcie, jest checkpoint. Dobra. 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 Okej. Okay. Okej. Okay. Liczę na to, że, słuchajcie, checkpoint mimo wszystko mamy odhaczony. A jak nie, to zrobimy sobie, słuchajcie, tak. Dobra, że tutaj. Liczę na to, że tu może być checkpoint, słuchajcie. Okej, okay, są trampoliny. Dobra, ale co jest, słuchajcie, trudnego w tym miejscu akurat, bo kurde, jeżeli on zrobił checkpoint, to już wiem dlaczego. Właśnie chciałem zapytać, że o kurde, że gdzie jest, słuchajcie, trudny moment. No! Znowu ping! Nie, proszę! Okej, żyjemy. Gdzie? Gdzie będzie checkpoint? Gdzie będzie checkpoint? Gdzie będzie checkpoint? Wywaliło mi znowu neta, słuchajcie, chyba. Nie, proszę, proszę, powiedz, że jest checkpoint, proszę. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, dobra, już się zestresowałem, a spoko, kurde, nie wiem, co jest, słuchajcie, z tymi mapkami w Stumble Guys. Zauważcie, że ostatnio naprawdę to wszystko jakoś dziwnie ma lagi, natomiast trudno, słuchajcie, olać to. Olać to w 100%, teraz, słuchajcie, już będzie całkiem git, więc dobra, jedziemy, jedna trampolinka, jedziemy drugą trampolinką. Okej, okay, tutaj sobie nawet już nie trzeba trzeciej robić. Dobra, czekaj, co? To jest trochę porąbane. Jeszcze raz to robię, ale dziwne, słuchajcie, przecież ja doskoczyłem jakby idealnie. Nie rozumiem, słuchajcie, nie rozumiem, ale najważniejsze, żeby, słuchajcie, nam tutaj czasu wystarczyło, bo zaraz może nam się skończyć w ogóle czas i co wtedy? Dobra, jedziemy, aha. Nie, no znowu jest to Ej. Sami widzicie. Jeżeli ja tego nie przejdę, to prawdopodobnie przez to, słuchajcie, właśnie co się dzieje z tą mapą. I to nie mówię, że to jest wina tego PNG gitary, tylko jakby tego, że Stumble Guys nie ogarnia, słuchajcie, serwerów, no bo jakby, lol, ja nie mogę tego przecież normalnie przejść jako gracz, co nie? Więc o czym my mówimy? Dobra, słuchajcie, jeszcze raz. Czyli tak, lecimy sobie tutaj.
Lecimy sobie teraz, słuchajcie, na tą trampolinę. Okej, okay. Ta trampolina, słuchajcie, jest jakaś beznadziejna. Ona, słuchajcie, jest beznadziejna. Więc wrócimy się, słuchajcie, na tą. Dobra. I teraz, słuchajcie, zrobimy tak. I dobra, jesteśmy. Jesteśmy. Pytanie, czy ja, słuchajcie, tu jest meta. Czy mogę zrobić to w ten sposób, czy to będzie fake? Bo jeżeli to będzie fake, to się już naprawdę wkurzę. Dobra, okej, okay. Robimy sobie tak. Robimy sobie tak. I robimy sobie tak i tak. O, nice, zdążyliśmy! Przekozacka mapa!